15 listopada 2022 roku Rosja wystrzeliła około 100 pocisków manewrujących w kierunku ukraińskich miast i miasteczek z zamiarem pogrążenia milionów gospodarstw domowych w ciemności. Był to największy pojedynczy atak rakietowy podczas całej wojny. Efektem tego ataku była też śmierć dwóch Polaków w przewodowie polskiej wsi położonej niedaleko granicy z Ukrainą. W związku z sytuacją kryzysową premier Mateusz Morawiecki zwołał w trybie pilnym posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, którego efektem było podniesienie poziomu gotowości wojska, policji i straży pożarnej. Z kolei sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział po rozmowie z prezydentem RP Andrzejem Dudą, że ważne jest ustalenie wszystkich faktów, a NATO monitoruje sytuację. Na wiadomość o dwóch zabitych w eksplozji w Polsce, w pobliżu granicy z Ukrainą, minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kułeba, powiedział, że Kijów potwierdza pełną solidarność z Polską i jest gotowy do udzielenia wszelkiego niezbędnego wsparcia, a odpowiedź na rosyjskie działania musi być twarda i stanowcza. Następnie Kuleba zaproponował zwołanie szczytu NATO z udziałem Ukrainy, który zmusi Rosję do przemyślenia swoich działań. Dodał także, że Ukraina powinna otrzymać samoloty F-15 i F-16, a także systemy obrony przeciwlotniczej. Z kolei w filmie opublikowanym 15 listopada prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełański, skrytykował Kreml za działania, których skutkiem była eksplozja na terenie Polski. Polska, kraje bałtyckie, to tylko kwestia czasu, zanim rosyjski terror pójdzie dalej. Powiedział również, że atak na jednego członka NATO jest atakiem na cały sojusz. Jednak najciekawsze jest oświadczenie Rosjan, którzy zaprzeczyli odpowiedzialności za wydarzenia w Polsce i nazwali reakcję europejskich przywódców historyczną. Ale co dokładnie mogło się stać? Istnieją trzy scenariusze. Pierwszy. W Polsce spadł ukraiński pocisk, wystrzelony z rakietowego systemu przeciwlotniczego S-300 lub 9K-37M1 Bukem 1, który nie zdołał przechwycić celu. Drugi. W Polsce spadły szczątki ze strzelonego rosyjskiego pocisku manewrującego, prawdopodobnie H555 lub H101. Można też spotkać się z nazwą KH555 i KH101. Rosyjska nazwa to odpowiednio X-555 i X-101. To X to w cyrlicy H, więc zostanę przy tej wersji. Pocisk manewrujący H-555 lub H-101 został odpalony z samolotu, który znajdował się na terytorium Rosji lub Białorusi, a jego celem był Łódź lub Lwów. Pocisk został najprawdopodobniej zestrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, a jego szczątki spadły po polskiej stronie granicy. Skąd można przypuszczać, że były to tylko szczątki zniszczonego pocisku? H555 ma 300kg głowicę, a H101 400-kilogramową. Dla porównania tak wygląda wybuch 500 kg trotylu. jeszcze Sądząc po zdjęciu i tym, że nie zdmuchnęło ciągnika na drugą stronę wsi, wydaje się, że siła eksplozji była mniejsza. I trzeci scenariusz, najmniej prawdopodobny. W Polsce rozbił się irański dron kamikaze. Shahed 131 lub szachet 136, używane przez Rosję pod nazwami odpowiednio Geran 1 i Geran 2, który na skutek awarii nie trafił w cel lub został uszkodzony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Ten scenariusz jest najmniej prawdopodobny, ponieważ Ukraińcy, przynajmniej w momencie dodania tego filmu, nie poinformowali o atakach tego typu bronią przy granicy z Polską. Jeśli podobają ci się moje filmy, to zachęcam do skorzystania z opcji wspierania. A jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to zostaw łapkę lub suba, jeśli jesteś nowy na kanale. Siemanko